Cześć, Mateusz z tej strony, witam Cię na kanale Animator z Pasją, kanale pełnym zabawy, inspiracji, pomysłów na spędzanie czasu z dziećmi. Dzisiaj zapraszam Cię na taki odcinek domowy, gdzie pokażę 10 pomysłów na zabawy, takie spokojne, kiedy za oknem deszcz, kiedy czujemy się troszkę słabo, kiedy jesteśmy chorzy i chcemy jakoś kreatywnie spędzić czas z dzieckiem. Mam troszkę rekwizytów, za chwilę je wszystkie pokażę, a film podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej opiszę wszystkie zabawy, które dzisiaj Wam proponuję, a w drugiej części zobaczycie takie przebitki wideo. Bo zachęcam Cię też do zostawienia subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Dzięki temu oczywiście, jak wiecie, kanał się rozwija. Dobra, zaczynamy od pokazania rekwizytów i będę tłumaczył kolejne zabawy. I oto nasz stół pełny kreatywnych materiałów, z których będziemy dzisiaj korzystać. Przydadzą nam się butelki, ponieważ jak sami za chwilę zobaczycie, będziemy tworzyć piękne, kolorowe kręgle, które przydadzą nam się do kilku zabaw. Potrzebne będą też piłeczki. My mieliśmy takie gąbkowe, małe puszaczki w większych ilościach, bo dzisiaj dużo z nimi będziemy się bawić. Oczywiście naklejki do ozdabiania, taśmy, nożyczki, kartki białe papieru. No i skorzystaliśmy też z korali oraz z guzików. Ciekawi jakie zabawy? No to zaczniemy od początku. Aktywność pierwsza, zabawa pierwsza, kolorowe kręgle. Wykorzystaliśmy papier, tasiemkę samoprzylepną, również w różne kolory oraz naklejki. No ja tutaj miałem pomysł, aby narysować różne pomysły na papierze, ale wygrały tym razem naklejki, bo mieliśmy ich dużo. Pomysł numer dwa, oczywiście zagraliśmy w kręgle, tym razem była to podstawowa gra, ale jeszcze w pomysłach miałem, aby każdy kręgiel liczył się za tyle punktów, ile jest naklejek, a więc po zbiciu takiego kręgla trzeba było policzyć, ile punktów się zdobywa, licząc ile jest naklejonych naklejek. I zabawa numer trzy, widzicie tutaj kolorowe koraliki. Przyporządkowaliśmy kolory do butelek, rozdaliśmy sobie na przykład po 20 losowych koralików i kto szybciej wrzuci do danych butelek lub po prostu wysypaliśmy na środek do takiego spodeczka i kto szybciej powrzuca. Więc zabawa taka bardziej na sprawność małymi rączkami. Słuchajcie, zabawa numer 4, tym razem skorzystaliśmy z naszych małych puszaczków. Zrobiłem w odległości trasę do rzutu piłką. Między naszymi kręglami stały maskoteczki. I jeżeli ktoś rzucił piłką, nie zbił kręgla, a trafił maskotkę, maskotka trafiała w jego ręce. Zabawa numer 5. Tym razem wzięliśmy białe kartki i odrysowaliśmy wzory pluszaczków po to, aby później pobawić się, kto szybciej ułoży pluszaki na wzorach, nie zrzucając naszych butelek. Zabawa numer 6. Kolorowe koraliki, pluszaczki i robimy naszyjniki dla naszych pluszaczków według kolorystycznego wzoru lub według własnego uznania. Pomysł 7. Tym razem igły i nici oraz kolorowe guziki i zrobiliśmy małe zadanie w robieniu paseczków, naszyjników, gdzie trzeba było poprzyszywać troszeczkę guzików. Idziemy do zabawy guzikowej. Na stole wyrysowaliśmy na białych kartkach numerki i trzeba było nasze guziki tak puszczać, aby znalazły się na danym numerku. Liczaliśmy punkty. Zabawa numer 9. Pluszaczki ułożone na końcu. Puszczamy guziczek, który dotyka pluszaka. Pluszak jest twój. I kto zdobędzie więcej pluszaków? Zabawa numer 10, również pluszakowa. Tym razem nasz stół był podzielony na sektory. W każdym sektorze był pluszaczek i trzeba było rzucić tak piłeczką, aby zatrzymała się ona na danym sektorze. Jeżeli udało jej się zatrzymać, pluszak należał do ciebie. Ok, więc to wszystkie pomysły. Teraz zapraszam Cię na krótką taką relację wideo, w której będziecie mieli przykłady, jak się bawimy. Jeżeli chcesz zostawić subskrypcję, to zachęcam Cię do tego. No i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich coraz więcej. Do zobaczenia. Cześć.